Gratulacje za wygraną nad weteranem UFC. Zadowolony jesteś z tego występu? A czemu naprawdę? Naprawdę z 37 sekund bez kontuzji, bez niczego i wiesz, w końcu zwycięstwo, tak jak powiedziałem. To nie, że jest odradzenie jakieś mnie, tylko ja już nie zostawię żadnej decyzji w rękach sędziów. Powiedz, jak się czułeś w ogóle przed tym pojedynkiem? To było tak, że to była precyzyjnie zaplanowana akcja, czy po prostu że spontanicznie wyszła? Wiesz, może nie precyzyjnie, ale moim zamiarem było specjalnie kopnąłem low kick, żeby wymusić na nim drugi, dlatego go przechwyciłem. Ale jeżeli chodzi o najpierw na brzuch wsadziłem takiego haka, później od razu do góry to usiadł, to tego takie nalanie nie planowałem, bo się źle bronił, bo się po prostu na tej nodze stało, odwrócił się na start, nie uciekał na boki, więc dlatego wtedy brzuch poszło mi pod brodę. No właśnie, na ile ten hak siadł, na ile go podłączył, bo zdawał się nie ruszać, nie reagować. Po trzech tygodniach że to właśnie, że potem już był taki przemroczony, już była po prostu defensywa o przetrwanie, dlatego ja nawet jak tego pierwszego młotka uderzyłem, on był na ręce i on nie był taki, żeby mi jakąś krzywdę zrobił, ale wiedziałem, że nie reaguje, że się skręcił na bok, więc poszłem serią po to, żeby te 50 sekund walić te młotki i przepraszam za oficjalne określenie i żeby sędzia przeszedł. Powiedz, w tych przygotowaniach celowałeś właśnie w te akcje bokserskie, czy myślałeś o tym, że być może pójdzie gdzieś akcja parterowa, że będzie trzeba walczyć w zapasach, czy raczej starałeś się od razu trzymać to, żeby tą stójkę, stójką go walić? Plan był taki, ale to tam mój menadżer Artur Staszewski się śmiał, mówił, że plan jest prosty, trafię w górze, jeżeli nie skończę, to dobiję w parterze. No i już jest perfekcyjnie. Miałeś wrażenie? Igor nie ma co mówić, jest tam, kręci się w tym parterze, na pewno na chwytę bym nie walczył, a gra ten plan, który naprawdę lubię. Właśnie, miałeś wrażenie po tym ciosie, po którym on padł na plecy, że czeka, aż wejdziesz do tej jego gardy, żeby się tam bić w parterze? Nie miałem takiego. Widziałem, że zasłonił się, dlatego mówię, po tym pierwszym motku, jak uderzyłem, to widziałem, że po prostu nie reaguje tak jak w normalnym zawodnik, nie próbuje mieć gardę odepchnąć czy cokolwiek, więc poszedł całą serię. Oczywiście bardzo interesujące teraz ta kolejna walka dla Ciebie, walka o pas kategorii ciężkiej. Czy już gdzieś można powiedzieć, że te rozmowy są już na tyle zaawansowane, że zwycięzcą tej walki będzie się konfrontował w kolejnym pojedynku, czy coś tutaj możesz nam zdradzić? Proszę tutaj do mojego menadżera Artura Staszewskiego, ale wszystkie klaski się układają po prostu w to, że będę walczył ze zwycięzcą tej walki, ale powiedziałem to w oktagonie od razu, ja naprawdę życzę Szymonowi, żeby wygrał tą walkę, to nie jest tak, że ja życzę mu, żeby on przegrał, wygra tą walkę i niech te klaski się w końcu ułożą i się spotkamy. Będziesz obserwował szczególnie teraz walkę Szymona? Nie, no zobaczymy później na spokojnie, teraz udzielam wam wywiadów, to nie wiem, czy zdążymy nawet w ogóle, żeby walkę zobaczyć, no zdążyłem tylko zadzwonić do mojej miłości i powiedzieć, że wszystko jest okej, okay. No wiadomo, że trzeba będzie troszeczkę tych SMS-ów i telefonów. A na ile to jest, można mówić o konflikcie, to na ile on jest faktycznie prawdziwy między tobą? Konflikt jest prawdziwy, to powiedziałem na wywiadzie, pani reporter na konferencji w poniedziałek, że ja nigdy w życiu nie wypowiadałem się o Szymonie prywatnie, jako człowieka jakiegoś złego słowa. Dowodziło mi o całą otoczkę tego zawodnika, to jest w oktagonu, to wybieranie sobie zawodniczych. Sami sobie ocencie. Zarzuca się mi, że nie zasłużyłem. Na czym zasłużył oni konflikt, tak? Wiesz, no, to nie chodzi o to, już mam dosyć, to są takie nasze, zresztą wy też wiecie jak to dziennikarze, macie pewne różne rzeczy zakulisowe, za dużo rzeczy zakulisowych kosztem mojego nazwiska, mojej osoby zaczęło się dziać, powiedziałem, że po prostu to nie. Nie ma kontuzji, za 2 miesiące kolejna gala w Ostródzie, byłbyś chętny, żeby tam wystąpić? Znaczy od razu, no oczywiście, że tak. Ja generalnie nawet jak nie walczę, to ktoś po mnie zna, to wie, że jestem gdzieś tam sportowym człowieka i powiedzmy o pewnych faktach. Od 17 lat piłem tylko 2 razy alkohol i 5 córki. W ogóle nie palę, nie piję żadnych używek. Tak? Nawet jak ja nie trenuję pod walkę, to przynajmniej 5-6 jednostek treningów w tygodniu robię. To nie chodzi o to, żeby robić sparingi, cały czas się ruszą. Popatrzcie, jak ja mam 40 lat i chyba... Ja nawet się śmieję, że wyglądam lepiej niż 10 lat temu i lepiej się czuję fizycznie niż miałem 30 lat. Powiedz, w tej chwili, jeśli chodzi o występy tylko organizacja FEN, czy nie wykluczasz tego, że jednak być może ktoś złoży ciekawą ofertę, może trafi się coś, do czego będziesz skłonny po prostu wziąć jakąś kolejną walkę? To jest kolejny punkt, który ja powiedziałem, ja nie jestem hipokrytą, nie udaję, że walczę dlatego, nie wiem. Finanse się zgadzają, nie ma na mnie żadnego problemu, żebym z kimkolwiek walczył w limicie 120 kg. Nawet jakby było, nie wiem, ktoś walczył 180 kg i tam gadał warunkami pociągowymi. Naprawdę, dla mnie nie ma znaczenia przeciwnik. Jestem urodzonym wojownikiem, można by tak powiedzieć.
I tego się będę trzymał do samego końca. Ja będę kończył karierę nie na tej zasadzie, że tylko tak jak ja będę chciał. Mnóstwo walk na stoczonych na koncie. Powiedz, czy ta atmosfera, która dzisiaj towarzyszyła, czy brak publiczności jakkolwiek zmienia obraz pobytu w klatce, czy raczej nie miało to dla Ciebie znaczenia? Nie, samo to jest wejście i to nie ma tej atmosfery, nie słychać tych ludzi albo coś. Ale ja już mam takie coś, dlatego kiedyś mi też mówili, jak walczyłem na stadionie narodowym, że idę... Oli Thompson wygrał. Ale już mamy dość informacji, Michał, gdybyś mógł zareagować na to, Oli Thompson. No niestety, no szkoda, naprawdę to nie jest tak. Ja życzyłem, żeby Szymon wygrał. Jeżeli będzie to Oli Thompson, widzimy się na 8 tygodni. Nie ma problemu. Tam 9, tak? Może dobrze dzisiaj od razu. No i szczerze, no wiesz, że ja walczyłem w turnieju. Wiesz, może te ludzie pozapominali. Ja walczyłem na Syberii w turnieju w jeden wieczór, tak? Trzy walki, więc ja nie mam z tym naprawdę problemu. Artur, dawaj tam do Oli, skończył się, jeszcze dzisiaj chce toczyć. Jeszcze jedna walka z Oli możemy zrobić. Obieg. Ale wiesz, mówimy tak gdzieś tak pół żartem, pół serio, ale to tak naprawdę nie ma problemu, wiesz. To jest to, nie mam nic porozbijane, nic mi nie jest. Oli też jestem rozgrzany. Jakby tak było, to idziemy, dawaj. Widzimy się w Ostródzie, jednym słowem. Do zobaczenia na pewno jeszcze w tym roku.